Cześć, witajcie. Dzisiaj omówimy sobie i zrobimy małą recenzję najnowszego produktu od G15, czyli od Grzegorza Przątki. Jest to nóż taktyczny Ibis. Nóż jest długości 205 mm. Samo ostrze ma długość 95 mm. Szerokość 30 mm, grubość 3,8 mm. Nóż jest w wersji full tank, czyli w całości z jednego kawałka stali. Do tego jest to stal tak zwana D2. I z tym, co otrzymaliśmy informację od samego Grzegorza Przątki, stal D2 nie jest do końca stalą całkowicie nierdzewną, ponieważ zawiera tylko 11% chromu, a typowe stale nierdzewne mają od 14% wzwyż. Sam nóż jest pokryty powłoką Stonewash, akurat moja wersja. Do tego do wyboru jeszcze jest Stonewash przyciemniany, taki jak widzieliście na nożu czarnym z poprzedniego filmu. Oraz satyna tak zwana mechaniczna. To jest na tym oliwkowym. Okładziny rękojeści można dostać w trzech wersjach. Moja jest brązowa mikarta, ale można mieć stworzywa G10, czyli to czarne i te oliwkowe. W trakcie zamówienia trzeba się określić, czy chcemy, tak jak u mnie, zbijak do szyb zakryty w całości, czy odkryty. Odkryty był między innymi w tym oliwkowym. Ten wzór na rękojeści nazywa się Toxic. Powoduje to, że jest lepsze trzymanie noża. Do tego na górze mamy jimping i nie jest on robiony w standardzie, tylko trzeba też określić w zamówieniu, czy się taki chce, czy się nie chce. Stal D2 charakteryzuje się twardością jakieś 60 HRC, co powoduje, że ten nóż dłużej trzyma ostrość, ale ciężej się go ostrzy. Producent zaleca ostrzenie 2 razy 20 stopni. Pochwa do noża jest wykonana z kydexu o grubości 1,5 mm. Do wyboru jest kydex w kolorze kojot, tak jak u mnie, lub czarny i oliwkowy. Można sobie też w trakcie zamówienia zdecydować, czy chce się mieć w tym miejscu mocowanie na krzesiwo, łącznie z krzesiwem, lub nie, tak jak u mnie. Montaż do paska jest regulowany poprzez obrót, więc można go sobie zamontować dowolnie do góry, czyli tak, na plecaku, bokiem lub klasycznie. Co jeszcze z samego noża? Okładziny są skręcane torksem. Nóż na początku pochwie trzyma się dosyć mocno. Musi to być wyrobione, ponieważ każda jest dopasowana bezpośrednio do noża. No i z takiego opisu mamy w zasadzie wszystko. Przystąpimy teraz do pierwszej pracy i zobaczymy, jak się tym nożem pracuje. Aha, co jeszcze ważnego, to nie jest, według słów producenta, nóż survivalowy. To jest typowy nóż taktyczny, ale przypuszczam, że w takich mini pracach obozowych typu, nie wiem, pokrojenie pożywienia, nastruganie patyczka, można nim nawet batonować mniejsze gałęzie, pod warunkiem, że nie uderzy się w okładziny, żeby ich nie uszkodzić. Jak sam producent nam napisał, nie jest to nóż survivalowy, ale zgodnie z zasadą, że
taki nóż, jaki akurat posiadasz w razie kryzysu, staje się nożem survivalowym. Więc sprawdzimy, jak on działa na pomidorku i tym podobnych rzeczach. I mamy przygotowane jakieś tam jedzonko, żeby pokroić, czyli pomidorek. Nie mam kiełbasy na ognisko, ale za to mam boczuś. Zobaczymy, jak sobie poradzi z boczusiem. Tak jeszcze kwestią porównania. NS1 Ibis. Konkretny klocek, a to taki typowo fajny nożyk. Dobra, nie przedłużajmy. Zaczynamy. Nóż nie ostrzyłem. Jest tak naostrzony, jak przyszedł od producenta. Zobaczcie. On sam swoim ciężarem wchodzi w tego pomidorka. A pomidorek nie jest twardy, bo trochę już w domu leżał i jest dosyć miękki. Co jeszcze ważnego trzeba dodać? Producent mówił, że jakby coś się działo z tą powłoką, bo przez ta stal może, ona nie będzie rdzewiała, ale może się pokryć rdzawym nalotem, więc wystarczy tylko gąbka CIF przetrzeć i nie będzie problemów. Nie potrzeba żadnej konserwacji, oliwienia ani tym podobne. Boczuś. Jedziemy. Nie no, coś pięknego. On sam wchodzi w to. Tak, zobaczcie, będziecie jechali gdzieś na jakiś obóz na wczasy. Ja na pewno go zabiorę ze sobą na wczasy. Tam go jeszcze trochę dodatkowo potestuję, bo tak jak mówię, żeby mieć pełną recenzję, ile ten nóż jest wart, musiałbym go ciorać dobrych kilka miesięcy, jak nie więcej. To będzie po prostu moja subiektywna ocena z pierwszego użytkowania, jak się tym nożem pracuje. Mam tu taki mały patyczek, będzie imitował patyk na kiełbaskę. Do ogniska. Zobaczymy, czy ten nożyk go naostrzy. Zobaczcie, jak to pięknie pracuje. Ten jimping też robi swoje. Trzyma kciuk, który się nie ześlizguje i jest, można zrobić dodatkowy nacisk. O. Patyk jest bardzo suchy. Nie jest to świeży patyczek. Świetnie pracuje. I przejdziemy na klasyczny test puszki. Trzeba jedzonko na biwaku dla psa otworzyć, tak? Więc zobaczymy, czy sobie z tym poradzi. Ciekawe, czy się nie stępi. Będziemy jechali po całości ostrza. Przy takiej pracy powłoka troszkę się zarysowała, jak widać, delikatnie, ale
ostrze się nie wyszczerbiło. Nie czuję tu żadnych szczerb na nim. Sprawdzimy później jeszcze jego ostrość w domu. I spróbujemy pobatonować coś, jakieś mniejsze konarki. Zobaczymy, jak on się sprawuje z batonowaniem. A co do tego, skąd pomysł akurat na taki nóż taktyczny, to pan Grzegorz powiedział, że na ostatnich targach w Poznaniu, na których był, dużo zainteresowanych pytało się go właśnie o taki mały nożyk, szczególnie strzelców, do otwierania na przykład paczek kartonowych z pociskami, z nabojami, ucinania jakichś linek i tym podobnych rzeczy, więc na prośbę klientów stworzył coś takiego. No i przystępujemy do testów zbatonowania. Mamy kawałek brzozy suchej, z tym powinno raczej pójść łatwo, oraz kawałek świeżego drzewa. Nie są to może wybitnie wielkie klocki, ale ten nóż też nie jest duży i on do tego nie służy. Po prostu sprawdzimy, czy w ogóle da radę coś takiego przebatonować. Ktoś by mógł powiedzieć, ale takie to możesz całe wsadzić do ogniska. Owszem, jak już ognisko się pali, ale żeby rozpalić ognisko, potrzebne są drobne szczapki. Więc sprawdzimy. Zacznijmy od brzozy. Czy to będzie fajnie wchodziło? Jak widać, daje radę. Może nie ma to tego ciężaru jak klasyczny nóż bushcraftowy, ponieważ on waży tylko 180 gramów, ale nawet ze świeżym drzewem sobie daje radę. Zobaczcie. Ważne, żeby nie uderzyć w okładzinę i możemy sobie porobić drobne szczapki, które wrzucimy do ogniska. Rozpalimy ognisko, a wtedy sobie można już większe klocki dorzucać. W zasadzie problemów nie ma. Jedynie jego gabaryty powodują to, że no nie będziemy większych kuloków mogli pociupać, bo tak jak powiedziałem, nie do tego to służy. Okej, no w sumie z testów to by było tyle. Zobaczymy jeszcze tak zwany test kartki po tym wszystkich puszkach, batonowaniach, jak u niego jest z ostrością. Przyszedł czas, żeby sprawdzić, jak stępił się po wszystkich testach ten nożyk. Klasyczny test kartki. O. Niestety, jest stępiony. A nie oszczyłem go. Chociaż daje radę. Ale nie spodziewajmy się cudów. Praktycznie po otwarciu puszki każdy nóż się stępi. Jest, czuć, że jest jeszcze, trzyma ostrość, ale już nie taka jak była fabrycznie, jak przyszło od producenta. Na pewno nie ma drobnych mikroszczerb na nim. Podoszczymy i zobaczymy. W sumie z testów to jest wszystko. Więc co? Przejdźmy do podsumowania. Trochę się nim pobawiłem. Ja też. Ale ja swoim, a on swoim. Co muszę zaznaczyć, zresztą to co mówiłem podczas zabawy, nie jest to taki typowy test ciorania, bo na to by był, musiałbym mieć dobrych kilka miesięcy, żeby powiedzieć, czy to się rozleci, czy się nie rozleci. To po prostu jest pierwsze wrażenia z użytkowania tego sprzętu. Czyli coś pomiędzy unboxingiem a utylizacją. No tak, no jedno co muszę przyznać,
bo akurat ja mam okładziny z mikarty. No do tego już nie muszę wiedzieć, bo w NS1 też mam mikartę i wiem, że ona po jakimś czasie pod wpływem wilgoci, potu z rąk troszkę wyblaknie, ale to nie jest problem, bo to do nas maruje się jakimś olejem typu lniany, który nie jełczeje i to wróci z powrotem. Jak widzisz, delikatne ryski na nożu są z testów puszki. I no puszka jak to puszka, no praktycznie chyba jeszcze nie było takiego noża, chociaż ja nie znam takiego noża, która by puszka nie stępiła, więc się stępił, było to pokazane na filmie, ale ogólnie pracowało się bardzo przyjemnie. Ten wzór na okładzinach, tak zwany toksik, nie jest taki bardzo ostry, są pozaokrąglane te całe kanty, więc trzymało się go bardzo fajnie. Ja pracowałem w rękawiczkach i tak jak sam Grzesiu Przątka wspomina, to jest nóż taktyczny z możliwością survivalu. On powiedział bardzo fajne zdanie, że w razie kryzysu nożem survivalowym staje się ten, który masz, więc ten też da radę. Może nie będzie pracował tak jak typowy survivalowiec, tak? Nie dużych klocków, to żeście widzieli, raczej nie porobi, ale mniejsze bez problemu. On jest lekki, 180 gramów, tak jak wspominałem, ale pomidorki kurde tnie, boczuś tnie, batonuje na takie małe szczapki do pierwszego rozpalenia ogniska, tak? Ogień krzesa krzesiwem, jimping też fajnie trzyma. No, ogólnie zadowolony. I co mi się bardzo podoba, bo u mnie już na stałe wylądował przy pasku. I teraz tak, jak nosiłem kiedyś przy pasku NS1, no to ludzie się dziwnie patrzyli, szczególnie, no, spory. Szczególnie ochrona w marketach, no, wchodzi bandzior, który zaraz tu zrobi, nie wiem, gwałty, rabunki i będzie rżnął gardła i tym podobne, tak? A ten przez swoją wielkość jest na tyle niezauważalny, nie rzucający się w oczy, że na spokojnie sobie wchodzę i nikt się nie czepia, tak? I w razie czego do obrony i dalej. Znaczy, ja tylko tak na szybko wam pokażę. Zobaczcie. Sprawa jest tego typu, że dajecie go sobie na pasek. I robicie tak. I praktycznie noża nie ma. A jednocześnie nic nie broni, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go błyskawicznie dobyć. Dokładnie. Zimą trochę gorzej. Tak. Co jeszcze jedna rzecz na unboxingu, jak możesz wyciągnąć swój. Mówiliśmy, że dwa mają zbijaki do szyb, a ten nie ma. Się okazuje, że ten też ma zbijak do szyb. Pan Grzegorz produkuje i to wszystko zależy, jak będziecie zamawiać, to musicie się określić, czy chcecie zbijak zakryty, tak jak tu, czy chcecie odkryty. Się okazuje, że konstrukcja jest dokładnie taka sama. Dokładnie wszystko to samo i w tym miejscu delikatnie, naprawdę delikatnie ten czubek wystaje, ale to wystarczy, żeby zbić szybę. Jedyne to jest to, że nie zrobisz sobie laniarda, nie? Laniarda czy jakieś tam, jak to woli, więc tu też jest zbijak. Czyli niepotrzebne, znaczy unboxing, wiadomo, pierwsze wrażenie, ale wszystko wychodzi w praniu. Od tego są właśnie testy, czy tam pierwsze wrażenia z pracy, żeby to później wszystko ustalić, nie? Ale naprawdę bardzo fajny, zgrabny, leciutki nożyk. I działa. Ja tylko wejdę Ci w słowo, właściwie ten. Jeżeli chodzi o trzymanie okładzin, mimo tego, że nóż był używany do batonowania, do ciosania, do krzesania, śruby się tutaj absolutnie nie poluzowały i trzyma się naprawdę bardzo solidnie mój egzemplarz. Jeżeli chodzi o ślady, oczywiście ślady są, z tym, że zaskoczenie muszę powiedzieć, że nie ma za bardzo śladów batonowania, ciosania drewna. Jest oczywiście kilka drobnych rysek, tego typu rzeczy, ale one pewnie są do ogarnięcia. Najwięcej śladów jest praktycznie rzecz biorąc z krzesania ognia, a nie będę ukrywał, że krzesanie tym nożem jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Zobaczcie, w jakim stanie już jest krzesiwo. Generalnie zrobiło się białe. I teraz praktycznie rzecz biorąc, krzesanie iskierki to jest tylko... O, przepraszam, to jest coś takiego, nie? Sam nóż ewidentnie jest, mimo tego, że jest nożem taktycznym, jest przystosowanym do tego, żeby pomóc nam przy prostych pracach obozowych i żeby sobie to ognisko rozpalić, czyli, że tak jak powiedział Kobra, bytować w lesie. Jeżeli chodzi o mojego Tecloka, to tylko co mogę powiedzieć, to, że się trochę tutaj śruby poluzowały i odnoszenia będę musiał je tam sobie dokręcić. Twój? Nie, u mnie nie.
Czyli... Ale u Ciebie może dlatego się poluzowały te śluby, ze względu na krzesiwo. Jest krzesiwo, tak? Uh-huh. I tu nie ma takiego docisku, że one się samo nie kontrują. Szlufka, po prostu szlufka tak. Jest pomiędzy teklokiem a tym i tutaj może być właśnie to, że ta guma gdzieś tam pracując powoduje poluzowania. Czyli mój egzemplarz wymaga trochę więcej uwagi od czasu do czasu. I jeszcze jedna rzecz, którą byśmy też teraz ustalili. Nie pokazałem tego na filmie, ale jest możliwość, jak chcecie nosić nóż z tyłu na pasku, to w tej opcji, jak macie go na pasku, byście musieli być leworęczni. Ale jest możliwość odkręcenia tych śrub, przekręcenia tej kloka na drugą stronę i wtedy praworęczny może spokojnie sobie ten nóż nosić. Dokładnie. Także nie ma żadnego problemu. Tu też jest dużą zaletą, moim skromnym zdaniem, to, że teklok nie ma konkretnych położeń. To znaczy, on ma kilka tutaj zatrzasków, ale możecie go sobie obracać o te 360 stopni, co ja wiem, co 5-6 stopni. Mhm. Więc nie ma czegoś takiego, że macie, wiecie, 0, 90, 180 i 300, tak. 270 i 360, tylko możecie go sobie spokojnie obracać w miarę pod kątem, zależy od tego, jak Wam pasuje. Nie wszyscy lubią nosić poziom, nie wszyscy lubią nosić pionowo, czasami wymagana sytuacja, żeby ten teklok był skręcony. Dokładnie. Właściwie no, mogę powiedzieć tylko tyle, Kobra. Jest to produkt kolejny ze stajni pana Grzesia, który jest udany. Jeszcze jedna rzecz, którą też zauważyłem w trakcie noszenia przy pasku. Nie wiem, czy zauważył. Mocowanie wychodzi ponad pochwę. Jakby było obniżone na równi, to wtedy rękojeść by Ci wystawała bardzo wysoko, co trzeba było wysoko dźwigać łokieć. To żeby... ja posłużę Wam za przykład. Zobaczcie, jeżeli mamy w tej chwili pochwę obniżoną w stosunku do samego uchwytu, to tak jak w nożu bushcraftowym, ten nóż sobie wisi na pasku. No oczywiście wisi w cudzysłowie, nie? Więc generalnie popatrzcie na mnie, jeżeli on byłby podniesiony i tak by sobie wisiał, nie byłbym w stanie z niego skorzystać, mając go tutaj, bo bym sobie po prostu wbijał go w brzuch, nie? W momencie, kiedy teklok jest obniżony, ja dzięki temu mogę w miarę swobodnie się schylić. Kiedy mam go na boku, absolutnie mi nie przeszkadza. Nawet jakbyś miał na tej samej stronie, co ręką byś wyciągał, to wtedy niżej łokieć dźwigasz. Nie musisz tak wysoko ręki dźwigać, żeby go... A jeszcze dasz wyżej łokieć, jeszcze żeby go wyciągnąć, no to musiałbyś mieć tak rękę, żeby go wyciągnąć. Więc to jest też bardzo, bardzo świetnie zaprojektowane. Widać, że z głową jest, wie chłop, co... Dokładnie. Co robi, tu tak? Chciałem powiedzieć, że widać wieloletnie doświadczenie użytkownika. Nie tylko, wiecie, na zasadzie, że sobie chłop znalazł projekt i zrobił, tylko po prostu widać, że użytkował noże i wie doskonale, co od nich jest wymagane. Myślę, że nie będziemy więcej sadzić tutaj peanów jakiś piać i słodzić panu Grzegorzowi, bo nie na tym to polega. Generalnie chodziło tylko o to, żeby ten nóż zrecenzować, przetestować i sprawdzić. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że o ile zawsze tam, wiesz, modne są te wszystkie kciuki, nie kciuki, to w tym wypadku to nie jest kwestia mody. To jest naprawdę moim zdaniem godny polecenia bardzo nóż. Bardzo udany projekt. I mimo tego, że kosztuje swoje pieniądze, bo to nie jest 200-300 zł, wiecie, tak jak niektóre noże od bushcraftowców, którzy zaczynają, którzy owszem mają swoją renomę, ale robią te noże w dużych seriach, to tutaj uważam, że ten nóż wart jest swojej ceny. Dokładnie. U mnie na stałe przy pasku będzie. A on u mnie, co prawda, w pracy trochę mi niewygodnie z nim chodzić, bo często siadam, schylam się, więc pod tym względem raczej niekoniecznie, ale trafił do mnie, do mojego plecaka jako wyposażenie stałe, także jest trzecim nożem oprócz Victorinoxa, Spyderco i trzeci nóż, który tutaj jest na co dzień. Oczywiście do lasu mam też jeszcze inny nóż, o którym będzie też inny film, ale panie Grzegorzu, robota naprawdę zrobiona. A Wy, drodzy widzowie, jeżeli macie okazję, nie wahajcie się, jeżeli chcecie kupić ten nóż, bo naprawdę warto. A jeśli coś zauważyliście jeszcze, co myśmy nie zauważyli, napiszcie w komentarzach, tylko proszę merytoryczne komentarze. A dlaczego? Ja tam lubię, jak ktoś mnie czasami sponiewiera. Jako masochista, wiesz, jeżeli ktoś mnie tam nie wyzwie od kuchu i tak dalej, to dziennie jest zrobione. I tym oto optymistycznym akcentem dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i do następnego noża w filmie. Ahoj! Cześć.